A w studiu ze mną jest Błażej Moder, dyrektor Instytucji Kultury EC1. W Łodzi, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Łódzka prasa donosi, że problemy są frekwencyjne, jeżeli chodzi o EC1. Miało być to, Miała być to instytucja i miało być to miejsce, które przyciągnie do Łodzi turystów. Ja pamiętam nawet takie artykuły prasowe, które mówiły, że w Łodzi niedługo milion turystów będzie przyjeżdżało rocznie, właśnie ze względu na EC1, Centrum Nauki i Techniki, chociażby, które miało być konkurencją dla warszawskiego Kopernika. Tymczasem te statystyki są o wiele gorsze. Pierwsze półrocze tego roku, no e, 150 tysięcy około odwiedzających to chyba dużo poniżej oczekiwań no, bardzo wiele wątków, do których się trzeba odnieść. E, no, po pierwsze, wystartowaliśmy w styczniu. E, w pół roku sprzedaliśmy 200 tysięcy biletów. E, w związku z tym jesteśmy jedną z najczęściej odwiedzanych, jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w e, naszym mieście. E, rozbudowujemy ekspozycję. No, Prosiłbym o chwilę cierpliwości. Ja nigdy nie mówiłem, ani nikt z moich współpracowników, że my tworzymy konkurencję dla Centrum Nauki Kopernik. No ale e... podobna materia, bo w podobnej materii działa i Centrum Nauki i Techniki, i Centrum Kopernik. Oczywiście, i, i Centrum Nauki Kopernik jest uznawane za jedno z najlepszych centrów nauki w Europie, zresztą słusznie. Natomiast pojawił się trend właśnie tworzenia takich centrów regionalnych, mamy takie centrum na Pomorzu, y, na Kujawach, mamy nasze y, łódzkie centrum. Y, więc no, prosiłbym o, ch o chwilę cierpliwości, nie popadanie w, y, y, w, w, taki, w taki defetyzm i y, 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 y Pracujemy, oczywiście walczymy każdego dnia o naszych klientów, o, o, o klientów indywidualnych, o klientów grupowych. No bo tu pojawić się mogą pytania. No, Centrum i nauki i techniki kosztowało 45 milionów, no, 14 milionów z tego było z Unii Europejskiej, no, część tej dofinansowania było z Unii Europejskiej, natomiast no, to jest spory wydatek, jeżeli chodzi o podatników łódzkich. Grubo ponad połowa tych środków, o których pan redaktor wspomniał, pochodziła z grantów pozyskanych przez naszą instytucję na wyposażenie tego centrum. No to dalej jest ponad 20 milionów złotych. Tak i w tym do, kończymy rozbudowę ekspozycji w tym roku. Rozbudowę laboratoriów i miejsc, gdzie mogą odbywać się Y, mogą odbywać się warsztaty i lekcje dla, dla, dla dzieci ze szkół, y, dla grup zorganizowanych. Y, jesteśmy cały czas w procesie tworzenia naszego centrum, i myślę, że te wyniki y, pokazują, że jest zainteresowanie tego typu ofertą. Jest to oferta popularna, i y, po półroczu, tak jak mówimy, jest 200 tysięcy sprzedanych biletów. Zobaczymy, jak te wyniki ułożą się na koniec roku. No, mogąc przyłożyć pewnego rodzaju porównanie, możemy zakładać, że, że rocznie tą instytucję odwiedzi około 350-400 tysięcy osób. I mamy otwartą jedną trzecią kompleksu, więc. E, no właśnie, myślę, bo jeszcze przecież Centrum Komiksu e, i e, Centrum Komiksu ma być otwarte e, do 2019. Ono pomoże. E, oczywiście, i, na, i Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Mówimy o zagospodarowaniu e, kompleksu, który ma ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, więc uruchomienie takiej przestrzeni jest naprawdę wielkim wyzwaniem, wielkim wysiłkiem, i e, znajdujemy się o tle w takim dla nas trudnym momencie, bo z jednej strony już prowadzimy działalność operacyjną, przyjmujemy dużo ilość gości, z drugiej strony prowadzimy nadal procesy wyposażenia inwestycyjne w przypadku Centrum Komiksu e, rewitalizacji e, zabytkowych warsztatów, także e, także Jeszcze chwilę, jesteśmy, ja oczywi jesteśmy oczywiście panie redaktorze bardzo ambitnym zespołem i będziemy robili wszystko, żeby frekwencję zwiększać, Y, natomiast y, wydaje nam się, że po tym pół roku no, nie startujemy ze złego poziomu, y, biorąc pod uwagę. Czyli jak y, na rozruch jest nieźle? Y, no, oczywiście y, ja jestem taką osobą, która zawsze by chciała więcej i, i, i rzadko bywam zadowolony, ale no, nie możemy mówić, że 200 tysięcy sprzedanych biletów przez 6 miesięcy to jest dramatyczny wynik. Porozmawiamy o nowym centrum Łodzi, którego przecież jednym z głównych elementów jest obecnie EC1 i myślę, że tym elementem będzie, bo kiedy właśnie myślę o pustym dworcu fabrycznym, no to myślę, gdzie ci ludzie są, przecież powinni właśnie do EC1 przyjeżdżać. Tymczasem ostatnio w Łodzi wielka bateria o sprzedaż działek obok kompleksu dawnej elektrociepłowni. Czy słusznie? Niektórzy biją na alarm, że nowe centrum Łodzi pozostanie puste, jak teraz jest puste, że to będzie kolejny taki warszawski mordor. Panie doktorze, ja zajmuję się różnymi projektami na terenie Nowego Centrum Młodzi od y, blisko 8 lat i jak zaczynałem tą pracę, to słyszałem takie głosy, y, że ten projekt nie może się udać, że nie może się udać y, przebudowa dworca fabrycznego, że nie może się udać dokończenie budowy C1. Jak te elementy się zadziały, pojawiły się, inw pojawili się inwestorzy, no to teraz jest zarzut taki, że za dużo e, jest elementów inwestycji biurowych. Ja rozumiem, że chcielibyśmy, żeby te procesy się działy szybciej, żebyśmy mogli na przestrzeni miesiąca, dwóch obserwować, jak e, rosną budynki. Jak rosną budynki, jak pojawiają jak się, się restauracje? No, budowanie miasta niestety jest procesem wieloletnim i ja rozumiem to zniecierpliwienie i tą chęć, żeby te rzeczy działy się szybciej, ale porównując innego rodzaju projekty tej skali w Europie, to tempo tworzenia się nowego centrum Łodzi jest gigantyczne. Tylko pytanie jest tutaj bardziej o kierunek, a nie o tempo tworzenia nowego centrum Łodzi, no bo rozmawiamy o tym, czy prywatni inwestorzy mają budować właśnie budynki, właśnie mieszkania, czy mają, ma budować to także miasto i przy udziale miasta. Obawy są takie, że kiedy powstaną te budynki w nowym centrum Łodzi, to tam po prostu będą straszyć biurowce. Po godzinie 16 nikogo w nowym centrum Łodzi nie będzie, a przecież na chociażby rynek Kobro, który, którego projekt już wiele razy widzieliśmy, miał tętnić życiem, miał przyciągać Łodzian, miał tworzyć Taką no, korelację z Piotrkowską i miało być jednym wielkim organizmem. Czy tą, czy tą szansę zaprzepaszczamy sprzedając za 40 milionów kluczowe działki właśnie wokół EC1? Moja, ja, ja tak nie sądzę, panie redaktorze, dlatego, że Nowe Centrum Młodzi to jest teren blisko 100 hektarów i mówimy oczywiście, jak uciekamy do takiego skrótu myślowego, że Nowe Centrum Młodzi to, to są 4-5 działek, na których obecnie dzieją się inwestycje biurowe. No, tak się nie dzieje. Mamy ogromny ruch na działkach yy, prywatnych. Pojawił się pierwszy inwestor, duży inwestor, yy, który buduje mieszkania w, na terenie Nowego Centrum Młodzi. Jest gigantyczna inwestycja na terenie Nowego Centrum Młodzi, realizowana przez Łódzki Magistrat, czyli. Rewitalizacja obszarowa, która dotyczy e, kamienic, budynków mieszkalnych, e, terenów zielonych, e, przekształcania ulic w ulice bardziej przyjazne m, pieszym. Także te wszystkie rzeczy dzieją się naraz. Oczywiście takie inwestycje jak e, brama miasta czy zabudowa specjalnej strefy kultury przyciągają najwięcej uwagi swoją skalą. Natomiast Ewidentnie mamy sygnały z rynku mówiące o tym, że ten model ekonomiczny działa. Znaczy, inwestorzy realizują inwestycje, sprzedają swoje biurowce do funduszy przeznaczonej i, i pieniądze, które zdobywają, reinwestują w, między innymi na tym terenie. Także Inwestycje mieszkaniowe w, na terenie specjalnej strefy kultury z widokiem na, na EC1 również są planowane, inwestycje hotelowe. E, m, czekamy na uruchomienie programu e, Banku Gospodarstwa Krajowego mieszkań na wynajem. Także te rzeczy się dzieją, i ja też bym chciał. Żeby one się działy jeszcze szybciej. Ja ale... trochę, bo ja trochę rozumiem chyba te obawy, dlatego że wspomniał pan o bramie miasta, jak patrzy się na bramę miasta. Miał być to budynek wyjątkowy, taki, taką w, miał być wizytówką łodzi. Tymczasem myślę, że kto przychodzi obok dworca fabrycznego, kto przychodzi ulicą Kilińskiego, widzi zwykły biurowiec. Czy to tak miało wyglądać? Czy, czy nie ma obawy, że właśnie zwykłe biurowce i zwykłe budynki staną w nowym centrum łodzi, które nie będą aż tak przyciągały, jak to było w zamierzeniach i, i w planach? Ja pamiętam wielokrotne dyskusje na Radzie Miasta z, z radnymi jeszcze, jak zajmowałem się, Nowym Centrum młodzi jako całym programem I, i ta obawa, czy ilość inwestycji publicznych nie jest zbyt duża, to znaczy, czy nie obciążamy w zbytnim stopniu budżetu miasta Łodzi w ten sposób zabierając środki z innych dzielnic i inwestując je w duże projekty publiczne na tym jeśli mogę powiedzieć, skrawku miast. Czyli jak rozumiem, i tak źle, i tak niedobrze. I, także musieliśmy znaleźć pewnego rodzaju balans. Ja byłem zawsze zwolennikiem tego, że sektor publiczny musi mieć bardzo ograniczoną ilość inwestycji, w które skieruje swoje źródło, swoje finanse, właśnie ze względu na to, żeby móc równomiernie te pieniądze inwestować na terenie całego miasta. No a na terenie Nowego Centrum Młodzi sektor prywatny odpowiedział i myślę, że powinniśmy się, powinniśmy być zadowoleni, że to tak zadziałało. No i poczekajmy, jak ta brama miasta zostanie zbudowana, jak będzie wyglądała. To na, koniec, to na koniec pytanie. Kiedy pan myśli, że nowe Centrum Łodzi się wypełni? Kiedy dworzec u zacznie pękać w szwach? Kiedy tam nastąpi życie? Parę lat? Właśnie. 2025? 2030? Ja to jestem takim bardzo słabym PR-owcem, bo ja powinienem powiedzieć panu, że za dwa lata wszystko będzie super, a ja mówię, że to będzie potrzebny czas. I może nowe Centrum młodzieży to, to, ta percepcja, to odczucie zmieni się za 2-5 lat, a może będzie potrzebowało 10 lat. Jesteśmy przed kluczowym elementem, czyli kontynuacją e, tunelu średnicowego. Jesteśmy w momentach właśnie budowy tych inwestycji prywatnych. No, Wszyscy na to potrzebują czasu. Dzieje się to w całe nowe centrum buduje się w kontekście nieprawdopodobnej koniunktury na rynku budowlanym. Te inwestycje, szczególnie dla sektora publicznego, są bardzo trudne. Czyli tak naprawdę wykorzystujemy trochę moment. E, I wykorzystujemy moment, i jest bardzo trudno ze znalezieniem firm wykonawczych. Jest olbrzymia rywalizacja o, o, o pracowników o firmy budowlane, które mogą te przedsięwzięcia realizować w budżetach, które udało się. Zgromadzić. Także ja, ja pozwolę sobie powiedzieć, że jestem optymistą, jeśli idzie o to, jak ten, ten program będzie się rozwijał, dlatego że uważam, że on ma bardzo solidne fundamenty ekonomiczne i nie, nie wisi, mówiąc kolokwialnie, tylko i wyłącznie na pieniądzach publicznych. Natomiast y, oczywiście walka o jakość tej przestrzeni publicznej i o to, żeby ona była przyjazna dla, dla mieszkańców i dla osób, które będą chciały w tej przestrzeni funkcjonować, Je, jest, jest fundamentalna i tutaj jest o, ogrom pracy jeszcze. Przed I mami. cały czas trwa. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dyrektor Instytuc Instytucji Kultury EC1 w Łodzi Błażej Moder. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu.